Witam. Siema, siema z tej strony Dominik Games Poland i witam was w kolejnym odcinku 10 z Dubaju. I na dzisiejszym odcinku planujemy sobie tutaj gdzieś w tym rejonie mniej więcej zbudować dubajski ogród zoologiczny. Więc dzisiaj sobie właśnie na odcinku gdzieś mniej więcej w tym terenie walniemy piękne, duże zoo. Może nawet jakaś stacja tu kolejowa będzie. Zobaczymy. Oczywiście klasycznie na timelapse to będziemy robić. Znowu szybki timelapsik zbudowania zoo. No. Więc co? I bez przedłużania ja biorę się do timelapse'a. Wy możecie sobie miło go pooglądać i widzimy się później.
No. Tak więc witam was po timelapsie. I co? Mamy odcineczek gotowy, w sensie zo gotowy. Tutaj dałem parę takich ładnych kamyków dużych. O, takie ładne duże kamienie. No i tu są te jakieś te, wiecie, te mamy, co to jest, jakiś wybieg dla żyraf czy coś tam. Zobaczymy, tutaj mamy te wszystkie jakieś wybiegi dla łosi, tutaj jakiś wybieg dla bizonów, ptaszarni kilka jest. Tutaj dałem takie urwiska, żeby to urozmaicić, zasadziłem drzewka. No i póki co tutaj mamy dwie stacje metra. Jedna jest tutaj zlokalizowana i druga jest tutaj, dowozi nam tu pasażerów do zoo. Chyba nawet ludzie chodzą do tego zoo. No i tu kilka wejść jest, na przykład chyba to jest to główne. No i tu jest kilka takie jeszcze tutaj boczne wejścia do zoo. Tu mamy jakieś renifery, słonie, małpiarnie i tak dalej. No wiecie, te wszystkie takie tam atrakcje z zoo, toalety i tak dalej. Nie wiem, czy gdzieś nie podłączyłem przypadkiem wejścia. Chyba tu wszystkie wejścia są porobione. Tu jeszcze miałoby być, ale to ten. No i sobie przedłużyłem jedną z linii metra, tą niebieską linię metra. Stąd, z tej stacji, dociągnąłem aż właśnie do tego miejsca. I ja już widzę, że tutaj ludzie dojeżdżają tym metrem na, nie, turyści czy tam mieszkańcy sobie do naszego świetnego ogrodu zoologicznego. Jeszcze tutaj widzę, że rok akademicki się skończył. Tu jakieś przepisy, może tak, jakieś nocne wycieczki damy. Park główny, kampania reklamowa. Tego nie chcemy. No. Więc tak to się prezentuje. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, no i cześć.